Do wszystkich jednostek, do wszystkich jednostek! Pożar na Uniwersytecie Toka Boka! Szybko, musicie mi pomóc! O rety, szybko, szybko, musimy ich ratować! Aaa, ratunku! Wielki pożar, pomocy! O, ogień jest coraz większy, musimy coś zrobić! Co my mamy robić? Ratunku! Ogień, ogień, pali się, wszyscy do wyjścia ewakuacyjnego, pali się, pali się! Skąd ten ogień? Skąd on się wziął? Czy ktoś podpalił nasz uniwersytet? Drogi dzieciaki, z drogi, przepuśćcie nas! O, ogień jest naprawdę spory! O, damy radę, damy radę! O, jeszcze trochę! Dajesz, dajesz! Jeszcze trochę, jeszcze trochę! Uff, pożar prawie ugaszony! Uff, daliśmy radę, ale pożar był naprawdę duży! O, rety, to było straszne! Skąd ten ogień? O, jak to się stało? No, my właśnie nie mamy pojęcia, jak to się stało, jak do tego doszło. Może ktoś podpalił uniwersytet? Podpalił uniwersytet? W jakim celu? Po co to robić? Musimy wezwać detektywa, on zbada tę sytuację. Ha, 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 ha! Trochę sobie tutaj posiedzisz, amigo. Trzeba było nie kraść. Detektywie Gru! Detektywie Gru, jesteś tam? O, co znowu? Halo, tu detektyw Gru. O co chodzi? Pożar! Pożar na Uniwersytecie Toka Boka. Szukamy sprawcy, pomożesz? Pożar na Uniwersytecie? No dobra, zaraz przybędę. Okej, bez odbioru. Trzeba znaleźć sprawcę tego pożaru. Dobrze, że wezwali właśnie mnie. Jestem najlepszym detektywem w mieście. Zabiorę tylko mój sprzęt. A, no i jeszcze moja ulubiona czapka. No to w drogę. O, detektywie, witam. Dzień dobry, no to co tu się właściwie stało? No cóż, ja mogę powiedzieć. Kiedy przyjechaliśmy, był pożar. Staraliśmy się go jak najszybciej ugasić. No, pożar, pożar, no ale skąd ten pożar? No to właśnie jest sprawa dla pana. No, w takim razie czas na przesłuchanie. No, przesłucham was wszystkich. Musicie odpowiedzieć na moje pytania. Kiedy my tak naprawdę za dużo nie wiemy. Wyszliśmy na zewnątrz i już się paliło. Ogień najpierw delikatnie się tlił, ale po chwili trawa zaczęła się palić, no i wszystko dookoła. Ogień był naprawdę duży. Aha, rozumiem. W takim razie trochę się rozejrzę. O? Po co on idzie w drugą stronę? Przecież pożar był tu, na boisku. O, dzień dobry. Może pani ma pomysł, skąd ten pożar? No przecież znikąd się nie wziął. Dzień dobry. Mi nic na ten temat nie wiadomo. Ja tylko widziałam, jak straż pożarna przyjechała, no i ugasili pożar. Rozumiem, dziękuję. Co my tutaj mamy? No, może tutaj czegoś się dowiem. Może tu znajdę jakieś dowody. Jak na razie niczego ciekawego nie widzę, ale coś mi tu śmierdzi. Co tak brzydko pachnie? No, może to tutaj? Och nie, to chyba w drugą stronę. Och tak, zbliżam się do tego zapachu. Fuj, cuchnie strasznie. O? Proszę pana, tu nie wolno palić.
Że co? Ja? Nie. Zaraz, zaraz. Papieros? Na uniwersytecie? Ha, to ty jesteś sprawcą tego pożaru. Ale ja nie chciałem. Ho? To dziecko? Takie małe dziecko? Muszę uciekać, bo mnie zamkną do więzienia. Stój, zbrodniarzu, zatrzymaj się. Nie mam gdzie uciec, nie mam gdzie uciec. Co ja mam teraz zrobić, gdzie mam uciec? Ach, stój. O, ty mały. Kiedy ja naprawdę nie chciałem, żeby wybuchł pożar. Jak możesz palić papierosy w tym wieku? Sam nie wiem, po co to robię. A po co ci ten strój? Chciałem wyglądać na starszego, żeby mnie tutaj wpuścili. To jest takie fajne miejsce. Zawsze chciałem się uczyć. Przecież możesz pójść do normalnej szkoły. A kiedy ja chcę do tej? Jak to dobrze, że ja nie mam dzieci. Rety, co ja mam z tobą zrobić? Muszę zgłosić tę sprawę twoim rodzicom. Będą wściekli. Przykro mi. Idziemy na komisariat. Tylko nie komisariat. Trochę sobie tutaj posiedzisz. Kto to widział, żeby taki mały chłopak palił papierochy? Będziesz miał kumpla Amigo, dotrzyma ci towarzystwa. To prawdziwy zbrodniarz! Posiedzisz tu, aż twoi rodzice nie przyjdą cię odebrać. Strasznie się tu czuję, okropnie! Kolejna sprawa rozwiązana. W końcu jestem najlepszym detektywem w mieście. A teraz czas na pączusia. Pychotka.